Dobrze, to ja myślę, że możemy zacząć. Bardzo serdecznie Państwa witam na kolejnej dzisiaj konferencji prasowej, tym razem poświęconej naszemu wsparciu dla naszych przyjaciół z Ukrainy. Od początku konfliktu Grudziądz bardzo intensywnie i Grudziądzanie wspierają naszych przyjaciół z Ukrainy. Przypomnę, że od początku Grudziądzanie byli bardzo szczodrzy, spontanicznie organizowali pomoc, zbierając różnego rodzaju produkty na rzecz właśnie przyjaciół z Ukrainy. Później prowadziliśmy magazyn, który też był zasilany przez naszych mieszkańców. Cały czas w zasobach miejskich i nie tylko przebywa kilka tysięcy uchodźców wojennych z Ukrainy. I dzisiaj jest kolejny element naszego wsparcia. Otóż nasz miejski przewoźnik przekazuje autobus, który będzie służył na rzecz zabezpieczenia medycznego w jednym z obwodów właśnie ukraińskich. O szczegółach powie pan prezes. Bardzo się cieszę, że możemy po raz kolejny wesprzeć walczącą Ukrainę. Przypomnę, powiem, potwierdzę, że cały czas się solidaryzujemy z tym, co się toczy na Ukrainie. Ukraina i Ukraińcy walczą w naszym imieniu, walczą o wolność, niepodległość i to wsparcie, które otrzymują od nas, jest czymś naturalnym. A więc bardzo dziękuję za taką inicjatywę prezesowi MZK i myślę, że ten autobus będzie służył właśnie na rzecz zabezpieczenia takiego medycznego w jednym z obwodów ukraińskich. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj przekazujemy autobus na rzecz obwodu równieńskiego dla gminy Werba. Umowa przekazania tego autobusu została podpisana w ubiegłym tygodniu. W dniu dzisiejszym gmina poprosiła pana Wincentego Maciejskiego, który stoi po mojej prawej stronie, z prośbą o to, żeby ten autobus dostarczył na Ukrainę. Autobus został przygotowany, jest po przeglądzie, ma, jak Państwo widzicie, już tablice wywozowe na Ukrainę. Został zarejestrowany na rzecz gminy Werba. W dniu dzisiejszym opuszcza nas. Mam nadzieję, że dojedzie bez problemu. Przed autobusem 800 km mniej więcej drogi, a następnie jeszcze 1000 na front. Także kawałek drogi go czeka. Wraz z autobusem, na prośbę pani wójt gminy Werba, zapakowaliśmy mały upominek dla dzieci, dlatego że na terenie obwodu równieńskiego, w gminie, której autobus będzie stacjonował, jest sporo dzieci przesiedlonych w ramach działań wojennych. Spakowaliśmy taką małą paletę ze słodyczami dla dzieci. Pani wójt, jak była u nas ostatnio, to ze łzami w oczach opowiadała, że z Ukrainy Rosjanie wywieźli ponad 700 tysięcy dzieci. To jest tyle mniej więcej, ile w Polsce rodzi się w ciągu 2,5 roku. Wyobraźmy sobie, jaka to jest tragedia dla tych ludzi. Nie sposób było odmówić prośby o pomoc z autobusem. Cieszymy się, że mogliśmy chociaż w ten skromny sposób pomóc. Natomiast prośba gminy jest też taka dla wszystkich, którzy oglądają ten materiał. Gmina prosi o pomoc w postaci, gdyby ktoś był skłonny do przekazania małych samochodów dostawczych w klasie Renault Twingo, Renault Kangoo, przepraszam, Citroen Berlingo, Fiat Ducato, Mercedes Sprinter, mniej więcej tego typu pojazdy. Gdyby ktoś był zainteresowany przekazaniem takich pojazdów na potrzeby małych szpitali polowych, mobilnych czy punktów ambulatoryjnych, podamy wszystkie namiary, możemy pomóc Państwu w przejściu całej procedury wywozowej. Także gdyby ktoś z Państwa oglądających ten materiał był zainteresowany takim działaniem, zapraszamy do kontaktu. Jest to autobus spalinowy MAN w typu szeregu A21 z roku 2007. Przed nami jeździł w Białymstoku, czyli tak powiedzmy wraca jakby na ścianę wschodnią, tylko głębiej. Jego dokładne przeznaczenie jest nam znane. Wiemy dokładnie, gdzie trafi, natomiast strona ukraińska prosiła, żebyśmy tych informacji nie ujawniali. Dlatego musimy się oprzeć tylko na tym, że będzie służył jako pomoc humanitarna. Pan ten autobus przetransportuje, czy dowiezie, tak? Przetransportuje go na Wołyń, do, jak tu powiedział pan prezes, do gminy Wierba. Jak to będzie wyglądało ta trasa? No dobrze, myślę, że dobrze. No, będę jechał sam, ale żeby na jutro dojechać, bo jutro jest dzień flagi, święto, a pojutrze jest dzień niepodległości. No i tak byśmy chcieli, żeby to dotrzeć. A ja już dowoziłem dużo, i karetki pogotowia woziłem, i autobusy, i jeszcze inne sprzęty. No i tam jestem członkiem UNESCO w Ukrainie, tu na terenie Polski.
nie boi się pan jechać, to jednak jest teren objęty konfliktem? No nie, nie. Jak pan nadał z takiej, tak się zapatruje? Nie boję się. Po prostu trzeba pomóc, co się jedzie.